Dzisiejszym bohaterem będzie dr Marcin Teofil Dragan, archiwista, pedagog, historyk, obecnie patron jednej z chełmskich ulic. Urodził się 11 listopada 1882 roku w Chyrowie w województwie lwowskim, które wówczas było częścią zaboru austriackiego. Ojciec, Bazyli Dragan, był urzędnikiem i egzekutorem podatkowym w Bochni. Jego matką była z kolei Ludwika z domu Braczyńska. Przyszły pedagog ukończył najpierw gimnazjum klasyczne, zdając w 1902 roku z wyróżnieniem egzamin dojrzałości. Studia podjął na Uniwersytecie Lwowskim na Wydziale Filozoficznym, dzięki wysokim notom z matury uzyskując nawet stypendium rządowe. Studia ukończył z tytułem doktora dzięki pracy poświęconej postaci papieża Grzegorza VII. Pracował w Bochni i we Lwowie jako nauczyciel historii i geografii. Wraz z wybuchem I wojny światowej został powołany do wojska, gdzie uzyskał stopień porucznika. Już w Wojsku Polskim walczył w obronie Lwowa w wojnie polsko-bolszewickiej, po czym jako majora przeniesiono go do rezerwy. Wówczas wrócił do kariery pedagoga i w latach 1920-1925 pracował w Lublinie jako nauczyciel historii. Po tych kilku latach otrzymał propozycję pracy w Polskim Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Równolegle z pracą zawodową badał lokalną polską i niemiecką prasę celem zapoznania się z tym, jak funkcjonują tutejsze polskie środowiska społeczno-oświatowe i utrzymywał kontakt z polskimi działaczami. Był wymagającym nauczycielem, ale mimo to uczniowie go uwielbiali. Podkreślał znaczenie Polski i prezentował jej dzieje, choć młodzież, którą nauczał, była nieustannie narażona na wpływy niemieckie. Zakładając w szkole kółko historyczne, uczynił jego patronem Wojciecha Kętrzyńskiego, który jako zniemczony Polak dopiero w wieku dorosłym powrócił do poczucia polskości i jako taki miał być wzorem dla młodzieży, z którą pracował Dragan. Dragan był również aktywny w ramach Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, będącego skupiskiem polskiej inteligencji w Gdańsku. 29 kwietnia 1926 roku został jego prezesem. Być może kojarzycie tę nazwę, bo pojawiła się już w odcinku podcastu, którego bohaterem był Stefan Mirał. Dragan pełnił rolę prezesa właściwie do 1956 roku, następnie zostając prezesem honorowym. W 1930 roku Dragan opublikował recenzję dotyczącą dziejów Archiwum Gdańskiego z okazji jego 25-lecia. Artykuł zwrócił uwagę polskich władz i komisarza generalnego RP w Gdańsku, dzięki czemu powierzono mu właśnie jemu misję odzyskania należnych Polsce archiwaliów. Aż do wybuchu II wojny światowej Dragan pełnił przy Generalnym Komisariacie Rzeczpospolitej Polskiej w wolnym mieście Gdańsku funkcję archiwisty. Jeśli chodzi o same jego wojenne losy, został aresztowany 12 września 1939 roku przez Gestapo i osadzono go w Bazylice Gdyńskiej z rzeszą innych Polaków. Tam wyselekcjonowano grupę około 300 Polaków uznanych za niebezpiecznych. Znalazł się w tym gronie i zaprowadzono ich do gmachu sądu. Tam został wyłowiony z tłumu i wciągnięty przez boczne drzwi przez któregoś z kolegów bądź uczniów, co prawdopodobnie uratowało mu życie. Inna jego uczennica zorganizowała dla Dragana i jego rodziny przepustkę, która pomogła mu opuścić Gdynię. W Krakowie z jednej strony organizował tajne nauczanie, z drugiej jednak musiał kryć swoją gdańską przeszłość. Gdy wojna się skończyła, został kierownikiem, a następnie dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku. Dbał o odbudowę gmachu i zabezpieczenie archiwaliów, które przetrwały bądź zostały odnalezione po wojennej zawierusze. Działał tam według różnych źródeł do 1961 lub 1962 roku. Zmarł 9 lipca 1966 roku. I muszę przyznać, że gdyby nie właśnie jego ulica, pewnie nigdy bym o tym człowieku nie słyszała. A warto o takich osobach pamiętać, stąd i moja dzisiejsza opowieść. Do usłyszenia już za tydzień.